Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Regulobon, źródła prozdrowotnych bakterii wspomagających odchudzanie. Dzień dobry Państwu. Ostatnio mówiliśmy o odchudzaniu i spłynęły pytania a propos tego właśnie odcinka. I to pytanie brzmi w następujący sposób. Proponował Pan zioła, aby zrzucić zbędne kilogramy. Czy jest to bezpieczne dla osób z usuniętym pęcherzykiem żółciowym i w okresie menopauzy? Tak, jest to bezpieczne. Wszystkie te surowce, które tam sugerowałem Państwu, czy to chitosan z chromem organicznym, czy to spalacze tłuszczu typu CLA z kwasem hydroksycytrynowym, czy też mieszankę ziołową, którą Państwu proponowałem, one są bezpieczne. Zioła generalnie są zalecane u osób po usunięciu pęcherzyka żółciowego, dlatego że usunięcie tego pęcherzyka powoduje, że pogarsza nam się proces trawienia i często niestety tyjemy, mamy wzdęcia, mamy bóle brzucha. To są niestety przyczyny, często przyczyny tych zaburzeń. Można stosować zioła, te, które ja sugerowałem do procesu odchudzania, ale są też lepsze preparaty. Z prawej strony widzicie takie typowe krople poprawiające trawienie u osób, które mają usunięty pęcherzyk żółciowy. Zawsze zioła należy stosować tuż po jedzeniu albo tuż przed jedzeniem, żeby zwiększyć wydzielanie soków trawiennych, a zwłaszcza wydzielanie żółci. Bo jak się ktoś pozbędzie pęcherzyka żółciowego, to niestety pozbywa się miejsca, w którym dochodzi do gromadzenia się żółci, zagęszczenia tej żółci oraz takie miejsca, które ten zbiornik wyrzuca żółć w momencie, kiedy pokarm jest w dwunastnicy, bo tam jest ujście dróg żółciowych. Zatem mieszanka ziołowa, taka, którą tutaj Państwo widzicie, takie kropelki ja używam z bożym drzewkiem, dziurawcem, krwawnikiem, mniszkiem, miętą. To są takie typowe surowce żółciopędne i żółciotwórcze. Poza tym, jak ktoś ma kamicę żółciową, warto stosować takie krople, dlatego że one utrudniają tworzenie się kamieni żółciowych. Drugie pytanie było, czy można w okresie menopauzy? Oczywiście, że można w okresie menopauzy. Menopauza niestety to jest taki okres w życiu kobiety, kiedy zaostrzają się problemy toczące się w życiu i przed menopauzą. Czyli na przykład jak pani ma tendencję do chandry, to w menopauzę wchodzi w depresję. Jeżeli ktoś ma tendencję do takich niepokojów, jest wrażliwy, wchodzi w zespół nerwicowy. A gdy ktoś ma tendencję do tycia, to w okresie menopauzy przybiera i to czasami 10 kg albo nawet więcej. Zatem można stosować, powinno się stosować preparaty ziołowe i tutaj nie ma żadnego problemu. Menopauza nie jest przeciwwskazaniem do stosowania ziół, które sprzyjają redukcji masy ciała. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Regulobon, źródła prozdrowotnych bakterii wspomagających odchudzanie.